Witajcie moi drodzy, Farthest Frontier. Jesteśmy właśnie po aktualizacji 0.9, co oznacza, że zbliżamy się wielkimi krokami już do wersji 1.0. I wprowadzono kilka nowych rzeczy, m.in. duchowość, czyli powinniśmy mieć chyba jakieś nowe budynki związane z religią. Oraz będziemy mieli nowy rodzaj produkcji i będzie to produkcja papieru. Przejrzyjmy sobie może nasze menu budowania. I zdaje się, że nasza świątynia została zupdate'owana. Mamy akurat już dwa takie obiekty w naszym mieście, ale stawialiśmy je głównie w celu poprawienia atrakcyjności jako dekoracje. W tej chwili one mają większą funkcję. Oprócz tego jest też dostępna świątynia, na pewno większa, ale również pomaga przy rozwoju duchowości i mamy też taką informację, jak tutaj są przechowywane święte relikwie, więc to jest też coś nowego. Ponoć gdzieś te relikwie można znaleźć na mapie. No i tak, spójrzmy sobie na naszą świątynię, tą, którą wcześniej już stawialiśmy. I w tej chwili pracuje tutaj jeden pracownik i zawód to duchowny. Ciekawa jestem, czy teraz ta potrzeba się tutaj znajduje? Tak, na pewno coś się tutaj zmieniło. I tak, ta ikona, którą tutaj też widzimy, to jest duchowość. Twoi mieszkańcy są niezadowoleni, ponieważ brakuje im miejsc kultu. Spróbuj wybudować kapliczki lub świątynię. Dobrze, zaraz się tym zajmiemy. Świątynia kosztuje nas 100 kamienia, 100 drewna i 1000 złota. No, spory wydatek, ale na pewno się przyda. Ludzie będą na pewno szczęśliwsi. Widzę, że ona ma wpływ na wszystkie nasze domy, czyli najlepiej by było gdzieś w miarę w środku ją wstawić. Tak sobie myślę, że może tutaj, zamiast tej świątyni małej, którą tutaj mamy. No, przeniesiemy sobie tamten budynek i wstawimy tutaj. I znajduje się tu też szlak ogrodowy, który trzeba przenieść. Nie powinno być z tym większego problemu. No, na przykład tutaj mamy takie miejsce. A tą mniejszą świątynię to... może tutaj? Niedaleko studni. Dobra, niech będzie tutaj. Także czekamy, aż przeniosą, a ja w międzyczasie jeszcze wyznaczę troszeczkę drzew do zebrania. No i teraz możemy zobaczyć jeszcze sobie to z bliska, tą małą świątynię. Widzimy, że stoi tutaj jakiś duchowny, chociaż nie bardzo wygląda na duchownego. I wygłasza jakieś mowy. Okej, i tą samą świątynię powinniśmy mieć gdzieś na szczycie. Tutaj. I tutaj również jest już duchowny. I jak widzimy, to oni po prostu mają odzież tą skórzaną i lnianą, a nie mają jakiejś specjalistycznej. Swoją drogą to jeszcze nie skończyliśmy wszystkiego przeglądać, więc jeśli chodzi o udogodnienia i usługi, to na poziomie 4 mamy w tej chwili bibliotekę. I tak, i to będzie związane z produkcją papieru. Super. I oprócz tego siedziba gildii. Zajmuje się zarządzaniem przemysłu i usług w osadzie i zużywa papier, aby zwiększyć wydajność. Bardzo ciekawie. Mieszkania, tu się nic nie zmieniło. Magazyn, tu też nic nie widzę. Produkcja żywności chyba też nie. Zasoby. I witamy w międzyczasie 59 rok. Przejrzyjmy sobie te zasoby. Oczywiście papiernia. Wymagania. I tutaj widzę jakiś surowiec, którego jeszcze nie znam. I produkcja papieru, a obok mamy introligatornia, o proszę. Skoro już tu jesteśmy, to zobaczmy sobie jeszcze, co jest na poziomie 4. Głęboka kopalnia gliny, głęboka kopalnia żelaza, złota, węgla, piachu i kamieniołom. Okej, czyli mamy powtórkę, tylko że bardziej wydajne kopalnie, super. Z tym, że tutaj możemy wydobywać bez końca. No to taka kopalnia żelaza by nam się przydała, ale chyba już nie mamy żadnego złoża w okolicy. Obronne, nic się nie zmieniło, drogi ogrodzenia też nie. I dekoracje, czy mamy jakieś nowe dekoracje? Nie widzę. Dobra, znowu drapieżniki. Niedźwiedź. Chyba sobie poradzimy. Okej. Lećmy teraz sobie szybko do tego miejsca, które zostało wyczyszczone, bo widzę, że mamy teraz za małą atrakcyjność w okolicy, więc szybko się trzeba tym zająć. I dobrze wiemy, co tutaj powstanie. Och, jeszcze nam się nie mieści, muszę dom przenieść. Co my tu mamy obok? Jakiś ogród. No dobra, przenieśmy po prostu to.
Na przykład tutaj. I zaraz wstawimy tą świątynię. Mam nadzieję, że się szybko tym zajmą. No i przybyła do nas Atka. Czy ma jakieś żelazo? Z pewnością mogłaby kupić od nas sporo ceramiki. Przyniesiemy więcej. 150 nawet. Sprzedamy już te 50, które mamy. I zobaczmy, zobaczmy. Tak, ma rudę żelaza, to kupimy na pewno sporo. Ile nas będzie kosztowało 200? 1000 złota. No na razie na tyle możemy sobie pozwolić, ale będę chciała więcej kupić. To może właśnie jak sprzedamy tą ceramikę, przynieśmy więcej. To możemy sobie w końcu uruchomić odlewnię. Wow, ale pożar. Zapraszam do pracy. Będziecie Państwo wyrabiać rudy żelaza. A tutaj mam nadzieję, że sobie poradzą szybko. Studnia jest zaraz obok, nie powinno być problemu. Dobra, przynieśli ten domek? Nie. A wyraźnie zaznaczyłam z priorytetem. Czemu to było odznaczone? Nie wiem, ale mamy kolejny problem. Osada jest atakowana. Wow, 57. I wygląda na to, że wszyscy idą z jednej strony. Wyślijmy oczywiście naszych zbrojnych w okolice. Na szczęście mamy tutaj ulepszoną wieżę. Więc jakoś to będzie nam szło. No to jest największy atak jak do tej pory. Ale jak dramatycznie tam z tyłu pożar. Ale już uciekają. Nie mają żadnych szans. Ale brama nam padła. Niedługo powinna zacząć kolejna wieża działać, o ile się przedostaną, ale uciekają. Okej. Czy zginęli nam jacyś żołnierze? Chyba nie, jeden jest ciężko ranny raczej. Jeszcze biegnie. Nie przejmujcie się, moi drodzy, wracajcie. W sumie zrobimy sobie tak. Wróć do koszar. Odbudujcie bramę. No i jeszcze drapieżniki. Zbierzcie się, ludzie, pomóżcie. Ty uciekaj, jesteś za blisko. Dobra, powinni też sobie poradzić. I nadal nie przynieśli tego domu. Mamy nowego kupca, mam nadzieję, że jeszcze Atka na mnie uciekła, bo ja mam u niej sprawę do załatwienia. 4 dni, może dajmy sobie pauzę. Tak, niska atrakcyjność sprawia, że mieszkańcy chcą wyjechać, wiem o tym. Zaraz to zmienimy, tą sytuację. Nie tutaj, sprzedać chciałam. Wow, 2000. To kupimy sobie jeszcze oczywiście żelazo, a raczej rudę. 240? 240. Kup i przenieś. Wszystko wykupiliśmy. I jeszcze nam zostało złoto. Super. No więc możemy wracać do gry. I co nam może zaoferować drugi kupiec? No, sprzedaż nie wygląda najlepiej. W sumie mamy sporo ciężkich narzędzi. Przynieśmy kilka. 3, 4. W sumie będziemy pewnie niedługo robić to. Możemy przynieść nawet 4. No i tutaj nic nas nie interesuje, chyba że brakuje nam na przykład świec. Mamy świece. Tak, i oczywiście pojawiły nam się tutaj też nowe surowce, czyli papier i książki. I nie są jeszcze przetłumaczone, ale to nic, angielski znamy. Mamy podsumowanie po ataku. Pokonaliśmy zdecydowaną większość przeciwników. Pięknie. Dobra robota jak zwykle. Przydałaby się tutaj w okolicy pomoc szczurołapa zdecydowanie. Przeniesiemy pana bądź panią tutaj na razie, a później jeszcze troszkę wyżej. No i kończcie już z tym domem, proszę was bardzo. Bo to źle wygląda. Długo tak nie pociągniemy, zaraz zaczną się wyprowadzać. Dobra, już się przygotujmy. Świątynia. A może tutaj? Zostawiam troszkę miejsca, to jeszcze będziemy mogli posadzić jakieś kwiaty. Będzie pięknie wokół świątyni. I róbcie mi to szybciutko. 6 osób, niech pracuje. Możemy w końcu sprzedać ciężkie narzędzia. I przenieśmy część złota. Mamy już 67 żelaza, więc zastanówmy się, co byśmy chcieli zrobić z żelaza jako pierwsze. Brakuje już nam mieczy,
więc pewnie miecze i może narzędzia. Niech może robią miecze i narzędzia na zmianę w tej chwili. I bardzo chciałabym też kolczugi. W sumie beczek też nie mamy. Dobra, róbmy beczki, bo to jest akurat potrzebna rzecz. I też te kolczugi. A tarcze? Tarczy mamy 11. To nie trzeba. Niech robią same kolczugi. I przybyła do nas znowu Atka. I teraz chce odzież. Znowu po fajnej cenie. Tak samo jak ceramikę. Na pewno sprzedamy. Sprzedajmy 50 tego. I 100 tego. O, w końcu kolejne osoby chcą się wprowadzić. Bardzo mnie to cieszy, bo chcę mieć te 400 osób. Miejsce jest, także czekamy. Ja taką miałam trochę nadzieję, że jak postawimy świątynię, to trochę nowych osób się zdecyduje właśnie wprowadzić. I tak się stało. Widzę, że mamy bardzo dużo węgla i zastanawiam się, czy warto tracić tyle drewna na produkcję, skoro tyle sobie uzbieraliśmy. Mamy w tej chwili dwa razy te piece na węgiel drzewny, więc jedno sobie wyłączymy. Tutaj zresztą pracuje aż 4 osoby, to wystarczająco. A nawet może zmniejszę do 2, niech tak będzie. Świątynia jeszcze nie ma wszystkich potrzebnych zasobów, ale widzę, że noszą i budują. Kilka osób tutaj pracuje, super. Z materiałami nie ma żadnych problemów, więc nie ma się co martwić, tylko czekać, tylko chęci do pracy, tak? Nie mamy w ogóle ziarna, to jest problem. Zobaczmy, czy możemy kupić zatem. No nie, Atka niestety ziarna nie sprzedaje. I nie wiem, czy ktoś się jeszcze pojawi w tym roku. Mam nadzieję, że jakieś zbiory będą. Mamy tutaj pszenicę, ale niestety jest zainfekowana i nie wiem w tym momencie, czy usunąć zupełnie. Mamy też pszenicę na drugim polu i tutaj na szczęście jest zdrowa. O, zbiory utracone z powodu zwierząt. Którędy niby te zwierzęta przeszły? Może tędy? Chyba jedyna opcja, no ale tu mamy wieżę. A, niedziałającą wieżę. Tutaj też nie mamy bramy. Postawmy zatem furtkę. Tutaj mamy. Tutaj też. I tak, jedynym miejscem, przez które można wejść, to jest tutaj. Tak. Dokładnie. To jest tutaj, sarny biegają. Może zatem uruchomimy to wieżę. Chyba trzeba. I niestety padło na naszą pszenicę. Połowa zjedzona. Dobra, jest. Mamy to. Świątynia. No teraz ludzie powinni być zadowoleni, tak? Tak. Jeszcze nie wszyscy. Ale nie wiem, w czym problem. Powinno być ok. A tutaj? No tutaj jest za mało, tak, to prawda. Właśnie się wyprowadzili. No ale no wiecie co, wydawało mi się, że ta świątynia daje więcej atrakcyjności niż tamta mała. Więc atrakcyjność w okolicy powinna być taka sama, jak nie lepsza. Drapieżniki. Oj, widoku. No dobra, to wydaje mi się, że pozostało nam zająć się produkcją papieru. I do tego budynku potrzebujemy kłód, gliny i cegieł. Wszystko mamy. I ten budynek wpływa negatywnie, tak, że nie możemy zbyt blisko tych domów. To gdzieś tutaj w takim razie. Zróbmy sobie ją po prostu tutaj. I co to był za surowiec? Len. Okej, no to len inaczej wygląda. Nie wiedziałam, co to jest, a okazuje się, że to jest len, którego dobrze znamy. To w takim razie na szczęście, że mamy go prawie 1000. Pozostało w takim razie wybudować nam introligatornię. Niestety do produkcji książek będziemy potrzebowali skóry, a ze skórą mamy problem. No trudno, trzeba będzie kupować, jak się uda. I możemy wstawić ten budynek w tą strefę bez problemu. Na szczęście tak na 50% już nam się udało zadowolić ludzi w związku z ich potrzebami duchowymi. I też nie widzę jakichś większych problemów, także super. Z tego co widzę, to w tej okolicy mamy domek, który już mógłby się upgrade'ować. Ten też.
O, tym troszeczkę brakuje, ale ten też nawet. O, i nawet ten jest pusty zupełnie. No, wygląda na to, że mamy tutaj świetną sytuację i nawet pokusiłabym się o upgrade tej świątyni. Myślę, że na pewno pozytywnie by to wpłynęło też właśnie na te statystyki. Także działajmy. No i oby do wiosny. I nie wiem za bardzo, co zrobić z tym domem w tym momencie. Myślę, że koniecznym będzie przeniesienie go gdzieś w bardziej atrakcyjne miejsce. Może nawet zamiana na inny dom. No i mamy rok 60. Niestety nie udało nam się zgromadzić 400 osób. Szkoda. Więc tak, plan mój jest taki, by przenieść dom, któryś, który ma te... Na przykład ten, tak? Ma 71% atrakcyjności, a jest na niższym poziomie, więc przenieśmy go. Na przykład tutaj, więc niedaleko. I w jego miejsce wstawimy ten lepszy dom. Jako, że mamy tutaj studnię, to może nam się przyda posadzić trochę drzew. Mamy kupca, super. Ale zróbmy te drzewa w okolicy, na pewno się przydadzą, pomogą. Dobra, na razie tyle. Lećmy do kupca. No i to mi się podoba, żelazo po 4. Kupujemy. Ile damy radę? No, damy radę kupić 347 z tego złota, co tutaj mamy. Spoko. Kup i przenieś. A skóry? Ma może przypadkiem skóry? Nie ma. A co to jest? Całun nieznanego żołnierza. Współczynnik uleczeń ropiejących ran 100%. Ale co się z tym robi? O nie, ja tu wchodzę do szpitala, a Harold jest pod wpływem alkoholu. No i kto ma leczyć? A, na szczęście nie mamy nikogo chorego. Ale w razie problemu? Nieładnie, nieładnie. Może dołóżmy drugą osobę. Cała nadzieja w tobie, Myr. Przenieśmy w końcu ten dom. Będą państwo zadowoleni. Mamy nowego kupca i znowu widzę jakąś nową rzecz. Włosy świętej Hadi. Plony lnu wytwarzają 50% więcej plonów. Nadal nie wiem, co z tymi przedmiotami zrobić. Czy po prostu musimy je mieć? Szkoda mi tracić w tej chwili pieniędzy, bo chcę przede wszystkim upgrade'ować centrum miasta, ale później na pewno się skusimy. Moglibyśmy kupić pszenicę. Myślę, że tak zrobimy. Bo nadal jest problem. Sprzedajmy trochę mydła. I przynieśmy trochę złota. Dobra, złoto jest już w faktorii. Do tego możemy sprzedać trochę mydła. I kupujemy. Myślę, że może tak 400. My produkujemy sami dość dużo, więc no nie wiem. Niech będzie tak. I tak sobie myślę, jeszcze troszkę czasu minie, zanim będziemy mieli 400 osób. Także chyba się pokuszę i kupię to. Kupię ten przedmiot. Co ma złota w faktorii? No tak. O nie, 5 dni. Wydaje mi się, że nie zdążymy. Spróbuję. Potrzebujemy 2520. Dobra, przynieśmy sobie może po prostu 2600. Będzie ok. 3 dni. No tutaj te dni tak szybko uciekają. Jeden dzień. No nie ma szans. 1750. I koniec. Dobra, następnym razem. Nadal brakuje nam mieczy. I no nie mamy tutaj żadnego miecza, a cały czas produkujemy. Może nawet zrezygnuję z tych narzędzi. Chociaż tutaj 3 osoby produkowało broń i jedna tylko narzędzia. Ale i tak był problem, jak widać. No, wyprodukowaliśmy przez ostatni rok 6 narzędzi i 5 broni. Więc no te bronie powstawały. No nic nie zrobimy w tym momencie. O, i widzę, że ktoś tutaj zamieszkał, jak przenieśliśmy ten dom. Super. I zaraz zobaczymy, jak wygląda nasza świątynia po upgrade'zie. No, to taka bardziej kapliczka się zrobiła. Ale ładnie, ładnie. I elegancki pan stoi. Bardzo malutki jest. W stosunku do tych ludzi obok. To jest dziecko? Tak, 15 lat, nastolatek i jest duchownym. Dobra, okej. No może być i tak, no.
Wow, widzę, że co niektóre domy, które znajdują się wokół teatru, mogłyby być już upgrade'owane. Mają tak wysoki poziom atrakcyjności w okolicy. 86%. Mamy już oczywiście nasze nowe budynki. Ten wygląda świetnie. Bardzo ciekawa forma. Bardzo mi się podoba. Papiernia. I pracuje tutaj dwie osoby od razu. Lnu powinniśmy mieć dużo. Tak, nadal mamy sporo. O, pierwsza kartka. Ciekawa jestem, czy oni jej w ogóle w tej chwili będą jakkolwiek używać, czy tylko i wyłącznie do książek. Zobaczmy sobie na introligatora. I to jest ten piękny lokal. No, artyści zrobili dobrą robotę, muszę powiedzieć. I tutaj również pracują dwie osoby i już produkują książki. I mamy już jakąś pierwszą książkę? Jeszcze nie. Niedługo na pewno się pojawi. Swoją drogą potrzebujemy 20 kartek i jedną skórę. Mamy 10 skór tutaj jest, to fajnie. Myślałam, że będzie nam brakować. Ale mamy za mało jeszcze kartek, także chwilę poczekamy. Zastanawiam się, czy w ogóle dwie osoby są potrzebne. Chociaż jedna tworzy książki, druga przynosi zapasy, więc może jest okej. No i cóż, wydaje mi się, że zostawimy sobie ten odcinek w tym momencie. Niestety nie udało mi się zgromadzić 400 osób. Bardzo wolno to idzie niestety. No zobaczymy, jak będzie następnym razem. Domów mamy wystarczająco, zasobów raczej też, ale może warto by było podkręcić produkcję żywności. Może by też to pomogło. No i muszę przyznać, że z niecierpliwością czekam na pełną wersję gry, bo w bardzo fajnym kierunku się to wszystko rozwija. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego. Cześć!